Atrybuty Boga, Wszechobecny Bóg. Wszechobecność oznacza, że Bóg jest wszędzie i nie ma we wszechświecie miejsca, gdzie nie byłby obecny. To jest bardzo ważne stwierdzenie, wbrew pozorom: Nie ma we wszechświecie miejsca, gdzie nie byłoby Boga. Przeczytajmy Psalm 139. Cytuję: Dokąd ujdę przed Twoim duchem? dokąd ucieknę przed twoim obliczem jeśli wstąpię do nieba jesteś tam jeśli przygotuję sobie posłanie w piekle tam też jesteś gdybym wziął skrzydła zorzy porannej aby zamieszkać na krańcu morza i tam twoja ręka prowadziłaby mnie i twoja prawica by mnie podtrzymała zobaczmy Księga Psalmów, 23. Psalm: Choćbym nawet chodził doliną cienia i śmierci, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną, Twoja laska i kij pocieszają mnie. Widzimy, że Bóg zasiada wysoko w niebie, ale jest też blisko każdego stworzenia. Zobaczcie, Bóg był z Danielem w jaskini z lwami. Bóg był z szadrakiem, Meszakiem i Abednego w piecu ognistym, kiedy król Nabuchodonozor chciał ich spalić. Bóg był z Jakubem, Bóg był z Abrahamem, Bóg był z Dawidem, z królem Dawidem. Zobaczcie, to wspaniałe. W księdze Izajasza w 57 rozdziale czytamy Tak bowiem mówi wysoki i wyniosły, który zamieszkuje wieczność, którego imię to święty. Ja, który mieszkam na wysokościach, na miejscu świętym, mieszkam i z tym, który jest skruszony i uniżony w duchu, aby ożywić ducha pokornych i ożywić serce skruszonych. Zobaczcie, ten Bóg, który ma swój tron postawiony w niebiosach. W Piśmie Świętym czytamy, że ziemia jest pod nóżkiem stóp Boga, tak wielki, potężny jest Bóg, ale On mieszka także w tym, który jest skruszony i uniżony w duchu. W Księdze Jeremiasza w 23. rozdziale czytamy: Czy jestem tylko Bogiem z bliska? mówi Pan, a nie Bogiem także i z daleka. W liście do Hebrajczyków w 13. rozdziale możemy przeczytać: Wasze postępowanie niech będzie wolne od chciwości. Poprzestawajcie na tym, co macie. Sam bowiem powiedział: Nie porzucę cię ani nie opuszczę. W liście do Efezjan w czwartym rozdziale czytamy: Jeden Bóg i ojciec wszystkich, który jest ponad wszystkimi, przez wszystkich i w was wszystkich. Ponad wszystkimi i w nas, we wszystkich. Myślę, że. Na koniec jeszcze dwa fragmenty chciałbym przeczytać, które też będą miały swoje odzwierciedlenie w atrybutach bożych, które będę mawiał później. Apokalipsa, czyli księga objawienia, czternasty rozdział. Ten również będzie pił z wina zapalczywości Boga. Mówimy tu o grzesznikach, nierozcieńczonego, nalanego do kielicha jego gniewu. I będzie męczony w ogniu i siarce przed świętymi aniołami i przed barankiem. I fragment z Księgi Psalmów, który już cytowałem na początku. Dokąd ujdę przed Twoim duchem, dokąd ucieknę przed Twoim obliczem. Jeśli wstąpię do nieba, jesteś tam. Jeśli przygotuję sobie posłanie w piekle, tam też jesteś. W niektórych tłumaczeniach mamy tutaj słowo Sheol, ale. Mimo wszystko chciałbym tylko przypomnieć, a może ktoś nie słyszał o tej prawdzie, bo o niej się bardzo rzadko mówi w Polsce. Ja sam dość niedawno ją jakby na nowo poznałem, że Bóg jest także w piekle. Często się mówi, że piekło to jest miejsce jakby odosobnienia od Boga, że tam jakby demony pełnią jakąś rolę. Nie wiem czy. Szatan ma tam niby pilnować tego piekła, ma się tam znęcać nad innymi? No, to są takie tezy sprzeczne z tym, co czytamy w Piśmie Świętym. W Piśmie Świętym widzimy wyraźnie, że w piekle grzesznicy ponoszą karę i tą karę jakby wymierza im Bóg, nie szatan. Szatan sam będzie się palił w tym ogniu, więc jak on by mógł też kogoś tam pilnować? Szatan, jego demony zostaną tam wrzucone. Zresztą zobaczcie, jak czytam Ewangelię. Jak często, myślę, że często demony błagają pana Jezusa, aby ich nie strącał właśnie do piekła. Demony na ziemi błagają. Ja przez wiele lat tego nie rozumiałem, bo sobie myślałem, no jak to jest, jak oni tam mają rządzić i tych ludzi przypalać. To czemu oni tam nie chcą iść? Bóg w piekle każe grzeszników za to, że przeciwstawiali mu się na ziemi. Bóg jest sprawiedliwy. Bóg jest sędzią sprawiedliwym. Oby nigdy nikt z nas nie trafił do piekła, nie był narażony na gniew Boga. Niech nas Pan od tego zachowa. Chwała Bogu. Amen.